Yeah!
wasze zawodniczki. Kochani, i są pierwsze zawodniczki. Wielkie brawa. Duży aplauz dla nich. Brawo dziewczyny. Ale biegli. Cudownie, widzisz takie uśmiechy na twarze. Mama się będzie od razu zapraszamy do krańca, do Roxany. Oczywiście nie zapomnijcie oddać mi odebrać butelki wody i wejść na naszą scenę. Pani dziewczyny, zapraszam na scenę. Dały radę? Śmiało wchodzimy teraz na naszą scenę. Po co? Po odbiór medali. Już ich trochę widzę. Lecimy. Dobrze, tempo. Prosimy o głośny doping! Kochani, ja już widzę pierwszych zawodników z kategorii T, naszych gentlemanów, którzy zbliżają się do mety! Są wielkie brawa! Dla tych, którzy oczywiście przenieśli ją jako pierwszą, natomiast wielkie brawa również dla tych, którzy gdzieś tam jeszcze biegną, przebierają nóżkami. My, kochani panowie, na was tutaj czekamy. Także zapraszam wszystkich bardzo, bardzo gorąco. Panowie, teraz już podejrzamy w stronę Pride'ka. To informacje dla tych, którzy skończyli swój bieg. Zapraszamy naszych panów, ponieważ ja już czekamy na was na scenie. Ja się brawo! Słuchajcie o tym, żeby brawo! Wszystkich, którzy biegają na scenę, na metę. To jest oczywiście bardzo duży wysiłek. 600 metrów, a nasi dżentelmeni znajdowali się przed zalewie komentarzy. Zapraszam teraz do Roxany. Tutaj do Oli. Chodźcie panowie, oddajemy chipy, odbieramy wodę i zapraszam was na scenę, bo teraz bardzo ważny moment, czyli to wręczenie medali. Także drodzy państwo, głośno wszyscy razem! 5, 4, 3, 2, 1, start! Ruszyli! Zawodniczki, jak i chłopcy w ostatnim biegu po Pride kategoria kategoria wiekowa 11-13 lat. Najdłuższy dystans do pokonania, bo aż 800 metrów. Kto wśród nich zwycięży, kto okaże się najlepszy, kto stanie na przysłowiowym pudle. O tym, drodzy państwo, dowiemy się za chwilę. Oczywiście doping waszych małych chłopiec już nie tak mały. Wskazane także, gdy wy również dajcie z siebie wszystko, tak jak oni, dając z siebie wszystko podczas tego wyjątkowego biegu czwartej edycji biegu po Pride. Także zapraszamy bardzo gorąco do wspierania zawodników, do kibicowania. 800 metrów do pokonania przed naszymi uczestnikami biegu. A dziewczyny wymiatają, nie? Dziewczyny są najlepsze. Tak. Na wszystkim, nie? To jest bieg, to jest zapasa, to będzie taki roczny. Nie warto w ogóle zagarać. Kochani, a ja cały czas przypominam, że wyniki możecie śledzić bezpośrednio na stronie maratańczyk.pl. One również po całym biegu będą wywieszone także do waszego wglądu. Jest pierwsze kółko! Gonimy dalej jeszcze jedno okrążenie i kończymy ten bieg w tej kategorii. 800 metrów do pokonania w kategorii E 11-13 lat. Wspieramy mocno naszych zawodników. Dajcie z siebie wszystko. Pokażcie nam, jaką frajdę macie. Biegamy! Dawaj, jedno kółko, Kasia! Szybciej!
zasnęła już cała ekipa. Także kochani, do boju. Dominik teraz jak najbardziej wskazany. Drugie kółko przed wami. Którzy już powoli będą się zbliżali do naszej mety. Także drodzy rodzice, wyciągajcie aparaty i oczywiście uwiecznijcie ten cudowny moment, kiedy wasze pociechy będą już bliżej naszej mety. Ja już widzę pierwsze osoby, które wybiegają na metę. Wielkie brawa! Super! A my jeszcze wspomagamy i dopingujemy tych, przed którymi jeszcze parę metrów. Czekamy tutaj na was. Od razu zapraszamy oczywiście do naszego frajdka, a za frajdkiem udajecie się od razu do Roxany tutaj w okolicy naszej sceny. Przypominam, aby ściągnąć cipę z butów, zostawić je w koszyczku, odebrać wodę. Koniecznie musicie pamiętać o naodmieniu i zapraszam was już na naszą scenę, bo to właśnie tutaj każdy otrzyma pamiątkowy medal. Wielkie brawa dla was! Oddajemy dzień!